Dzień dobry, Jan Piński. Witam razem z Tomkiem Szwajgiertem, byłym współpracownikiem wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś, drodzy Państwo, tuż przed Nowym Rokiem, porozmawiamy o temacie, który pewnie będzie jeszcze długo wracał. O tym, że Kaczyński dał dyrektywę czyszczenia zdrajców, czyli egzekucji tych, którzy zaczynają wątpić w słuszność linii partii. Na pierwszy rzut oka, potem jeszcze powiemy, jakie mamy wątpliwości co do tego, poszedł Robert Mazurek, znany symetrysta, według mnie działający zgodnie z propagandą, z linią propagandy pisowskiej, zniknął z polskiego radia. Po prostu poinformowano, że jego umowa nie zostanie przedłużona. Tak mówiła rzeczniczka prasowa Polskiego Radia. Mazurek ripostował, że została przedłużona, tylko została rozwiązana. Natomiast poszło o wypowiedzi Mazurka, który 13 grudnia w rozmowie na antenie RMF FM, przepytując posła PiSu Rafała Gontarza, krytykował przekazanie 2,7 miliarda złotych na media publiczne. No więc porównywał tutaj to do tego, że Polska mogła kupić 200 dronów Bayraktar, wybudować 10 tysięcy mieszkań o powierzchni 50 metrów kwadratowych lub postawić kilka szpitali. No to bardzo tutaj zabolało PiS w tej sprawie i no doszło tutaj do jakiejś reakcji. Pytanie jest teraz, ale to o tym później. Drugą osobą, która została zgilotynowana w ten sposób, jest Tomasz Terlikowski. Zresztą z oboma redaktorami pracowałem, nawet w tym samym czasie byłem ich szefem w dziale krajowym tygodnika Wprost, więc ich dosyć dobrze znam. No i Tomek poleciał za wypowiedź dotyczącą ministra nauki i o skazaniu na pedofilię mężczyzny związanego z Platformą Obywatelską. No i dostał błyskawicznie wypowiedzenie umowy z Telewizji Republika i z portalu niezależna.pl, który należy do Tomasza Sakiewicza. W obu tych mediach Sakiewicz rządzi tak naprawdę, więc była to konsekwentna decyzja. Sakiewicz jest bowiem jednym właśnie tutaj z szefów Republiki i jest też oczywiście niepodzielnym szefem niezależnej.pl, bo to jest to część imperium Gazety Polskiej. No i jak to poinformował Terlikowski, dostałem informację, że współpraca ze mną zostaje przerwana, bo jestem hipokrytą i chcę zwalczać pedofilię tylko w kościele. Natomiast tutaj mamy te dwie egzekucje medialne. Teraz jeszcze przejdziemy do tego, do całości. Generalnie to nie są takie pierwsze decyzje. Pojawiły się pewne już syndromy czyszczenia szeregów medialnych. Tak jakby Kaczyński bał się zdrajców i dawał też sygnał, że nie będą tolerowane żadne odstępstwa od linii. I teraz takie parę uwag. Egzekucja na przykład Roberta Mazurka, którego brat jest wciąż szefem Polskiej Unii Nieruchomości, to jest spółka Skarbu Państwa, której jest prezesem, którą zresztą mu wypomniał 2 lata temu ponad Jacek Sasin, kiedy Robert Mazurek atakował go za to, że zatrudnił stryja prezydenta Andrzeja Dudy i jakież to on miał kompetencje, żeby zostać tym szefem, znaczy szefem, członkiem Rady Nadzorczej PKP Cargo, no to się odwinął Sasin, a jakież kompetencje miał pański brat, żeby być szefem spółki państwowej zarządzającej nieruchomościami, skoro całe życie siedział w finansach. No więc, drodzy Państwo, była taka też wyraźne obostrzenie, bo Robert Mazurek funkcjonował właśnie w taki sposób. Tutaj właśnie, tak jak mówię, widać było te dwa elementy, w których Mazurek był obłaskawiany. Pierwszym to właśnie była kariera brata. Oczywiście on twierdził, że nie ma z tym nic wspólnego, a drugim to była kariera, znaczy jego kariera w medium państwowym, takim jakim jest
Polskie Radio. Ja wielokrotnie podkreślałem, że jeżeli Mazurek byłby dolegliwy dla PiS-u, to wyleci z Polskiego Radia. Więc scenariusze są dwa. Pierwszy jest taki, że Mazurek postanowił się uwiarygadniać w roku wyborczym i rzeczywiście zamierza być dolegliwy dla PiS-u. Drugi jest bardziej przebiegły, bo jak wiecie Państwo, my z Tomkiem Szwajgiertem tutaj wyznajemy zasadę, że paranoicy żyją dłużej, mają bogatsze życie wewnętrzne, więc zakładamy, że to może być tylko gra polegająca na uwiarygodnieniu przez PiS Roberta Mazurka tym odejściem. Zobaczymy, co będzie działo się z jego bratem, który jest właśnie tym szefem spółki Skarbu Państwa, bo drodzy Państwo, PiS wyciąga konsekwencje rodzinne, to znaczy zrywane są współprace, karani są krewni za działania wrogie PiS-owi ich rodziny, czyli ich znajomi. Na przykład w moim wypadku w 2018 roku wywalono z TVP dwóch ludzi tylko za to, na polecenie służb, tylko za to, że byli moimi rozmówcami przez telefon. Dwóch dziennikarzy wywalono, jeden był jeszcze nawet tam bardziej prawnikiem niż dziennikarzem w tym, ale wywalono ich po prostu formalnie z zarzutem utrzymywania ze mną relacji. Tutaj, drodzy Państwo, to są takie właśnie podejście PiS-u. W PiS-ie po prostu nie ma miejsca na żadne wątpliwości. Ta lojalność musi być deklarowana w każdej chwili, w każdym momencie. I Jarosław Kaczyński na pewno wysyła sygnał, bo z Tomaszem Terlikowskim to też jest taka sprawa, że Tomek jest człowiekiem bardzo wierzącym. Zawsze mnie ujmował jedną rzeczą, że on miał trochę dystans do siebie, ale też z tymi poglądami u niego bywało różnie. I on, mam wrażenie tutaj, że może podświadomie lub w jakiś tam sposób iść za głosem trendu, że jednak lepiej być już teraz w opozycji. Natomiast jest taka bardzo ciekawa opinia pana profesora Macieja Góreckiego, który jest częstym gościem na moim kanale, znanego politologa, więc pan profesor Górecki, wypowiadając się właśnie na temat tych zdarzeń dotyczących symetrystów, zwrócił uwagę, że w zasadzie są dwie drogi. Jedna to jest taka, że symetryści muszą po prostu pójść i opowiedzieć się za albo bardzo mocno przeciwko obecnej władzy, albo wręcz przeciwnie, zradykalizować się w jej popieraniu. Czyli krótko mówiąc, skończyły się takie stanie w rozkroku. Oni muszą się po prostu jakoś określić. To znaczy, nie ma już możliwości bycia tak symetrycznie, czyli tak jak Kolanko. No i Kolanko teraz się radykalizuje. Kolanko to jest taki koleś, ksywa Pączek. Facet, który po prostu jest dosyć taki obszerny na twarzy i zasłynął taką książką, która gloryfikuje PiS i stara się go, się nazywa jakiś tam game changer. Napisał książkę o polskiej współczesnej polityce, rozmawiając z bohaterami afery mailowej, czyli tych przecieków, i nie udało mu się nie wspomnieć o tej aferze w tej książce. No, koleś jest ewidentnym propisowskim propagandzistą. W sposób zresztą taki dosyć prymitywny i obrzydliwy nawet miejscowo. No i drodzy Państwo, on po prostu funkcjonuje jako taki, funkcjonował jako taki człowiek, który pozorował obiektywizm. I teraz, drodzy Państwo, on zaczął tak naprawdę już oficjalnie, już na przykład podaje jakieś takie piarowskie komunikaty o jakiejś tam polityce mieszkaniowej. No, czyli po prostu się radykalizuje. A z drugiej strony mamy właśnie Terlikowskiego, który mocno uderzając w Czarnka po prostu próbuje po prostu
no, moim zdaniem sprowokował celowo to zajście, po prostu chciał wyjaśnić. On ma dużo roboty, ma ileś projektów książkowych, sam o tym mówił, pracuje w RMF FM. Krótko mówiąc, oderwanie mu się od pisowskiego betonu, bo jednak te TV Republika to jest pisowski beton. Niezależna to jest nawet chyba gorzej niż beton, bo to jest po prostu tego, więc moim zdaniem on to sprowokował. Krótko mówiąc, Tomku, idą dwa sposoby. PiS będzie czyścił szeregi, będzie, jeszcze taka jest analogia, drodzy Państwo, która przyszła mi do głowy, kiedy Związek Sowiecki wyrzucał ze swoich szeregów, czy to dysydentów, czy też na przykład wypuszczał Żydów w zamian za kasę w latach 70., to wśród tych ludzi, którzy chcieli opuścić Związek Sowiecki, zawsze wyrzucało się trochę agentów, którzy mieli tam budować przychylne, znaczy struktury Związkowi Sowieckiemu w Stanach Zjednoczonych. Mam wrażenie, że Jarosław Kaczyński nie byłby sobą, gdyby nie wykorzystał okazji wśród tej egzekucji symetrystów, żeby wyrzucić swoich ludzi na drugą stronę. Może go przeceniam, Tomku, ale to jest takie moje myśli, które mi przyszły do głowy. Tak czy siak, tak myślę, tutaj jest jeden taki bardzo poważny powód. Jarosław Kaczyński zdaje sobie sprawę i nawet w tym swoim ścisłym gronie rozmawia o tym, że być może będzie potrzeba chwilowego oddania władzy. Oni robią to zostawiając krety czy miny w różnych dziedzinach gospodarki. To są te wszystkie próby zabetonowania spółek nieudolne, żeby nie można było zmieniać ludzi ze spółek. Teraz ostatnio spotykamy się z takim lansowaniem teorii, żeby nie można było czyścić służb specjalnych. To znaczy, że w sytuacji, kiedy jest wojna, ci ludzie muszą pozostać, bo jest wojna na Ukrainie. I ci ludzie muszą zostać, nie wolno się do tego dotykać. Trzeba zrobić tylko jakąś taką służbę, która będzie to kontrolowała i trzeba będzie oczywiście, żeby inaczej funkcjonowała Komisja do Spraw Służb i tak dalej, i tak dalej. De facto pozostawiając tych ludzi, którzy działają dla PiS-u. Jarosław Kaczyński to jest element tego, co robi Kaczyński. I tak samo Kaczyński robi w mediach. Wiecie Państwo, co, w jaki sposób uwiarygodni tych, że oni rzeczywiście spalili mosty i odeszli? Ja uwierzę temu i Państwo też, który uderzy w Kaczyńskiego, bo Kaczyński tego nie zapomina. Żaden z nich, można uderzać w każdego, bo Kaczyński szmaci swoich ludzi i Kaczyński, przepraszam za wrażenie, ma to w dupie. Jak się powie coś o Czarnku, czy jak się powie o kimś z tej jego bandy. On nie podaruje, jeżeli powie się coś o nim. No Kaczyński no, nabiera wody, to znaczy, przepraszam, okręt Kaczyńskiego nabiera wody i widzą to ludzie, którzy z nim płyną i też chcą się ustawić. Natomiast chcą się ustawić z pozycji symetrystów. Chcą dalej mieć możliwość powrotu, czyli nie zaatakują Kaczyńskiego. Po tym to poznamy, zobaczymy. No, to tak jak w służbach, Janku, wiesz jak to wygląda, z podwójnymi agentami również trzeba pracować. Nie odrzuca się ich oferty, tylko trzeba z nimi pracować, bo oni oprócz tego, czym chcą nas nakarmić, dadzą coś, co nas niewątpliwie zainteresuje. Także te wszystkie spektakularne aresztowania, to klęska, szanowni państwo, to klęska tak samo tutaj. Trzeba z nimi rozmawiać i trzeba po kawałku rozszerzać ten nasz front. Także bardzo chętnie przychodźcie, rozmawiajcie. Z ciekawością posłuchałem, jak pan redaktor Jastrzębowski powyśmiewał się z komendanta głównego policji. Tutaj jest trochę inna sprawa. To znaczy ja czytam, kiedy się pośmieją z Kaczyńskiego. Nie, Tomku, to jest tak, że w PiS jest ileś frakcji. Jedną z nich wspiera Jastrzębowski. On jest w tej frakcji, która była z Adamem Hoffmanem.
Ja jeszcze nie wiem, bo ja się już gubię, drodzy Państwo, ponieważ te zmiany frontów, one są Hoffman ciężkie. go wypchnął chyba z tego statku, Jan. Nie wiem, wiesz, właśnie wiesz, Tomku, bo tego jest tak dużo. Pan Jastrzębowski nie jest, no, że tak powiem, jakoś wielką gwiazdą, więc no, prawda jest taka, że on poszedł sobie na ten swój Salon 24, tylko że w tej formule, w której on to teraz prowadzi, to bez spółek Skarbu Państwa, to jest oczywiście moja opinia, nie znając dokładnie struktury przychodów, ale na mojego nosa, to wisi, to cały Salon 24 wisi na reklamach spółek Skarbu Państwa. Natomiast jeżeli tak jest, no to po prostu on po prostu musi realizować określoną politykę. W ogóle te wszystkiego rodzaju media, no weźmy na przykład sieci do rzeczy niezależną, TV Republika w szczególności, drodzy Zobacz, Państwo. Janku, tą krucjatę Kani, która wyrzuciła Poczekaj. Poczekaj bardzo to. ważnego dziennikarza. Ale nie, nie, ale no tak, ale. Lubi. Tak, tylko chodzi o to, bo to rozmawiamy jedną rzecz. To są wszystkie te media, o których chciałem powiedzieć, są media żyjące z reklam spółek Skarbu Państwa, są dotowane z naszych pieniędzy. To sam, że się, sam jesteś autorem koncepcji, aby później po zmianie władzy pociągać ich do odpowiedzialności, czyli tych, to jest którzy wielka dawali. pralka pieniędzy. Tak, żeby tych, którzy dawali pieniądze, dawać za działanie na szkodę spółki, a tych, którzy odbierali te pieniądze po prostu za współudział w przestępstwie, za po prostu pranie kasy. No bo jeżeli ktoś płaci setki tysięcy złotych za reklamy, które są po prostu nic nie warte, i to można udowodnić. Drodzy Państwo, ja sam tworzyłem modele ekonometryczne, które wyliczają stopy zwrotu z reklamy, to się da wyliczyć z dokładnością do 90 paru procent. Można wartość takiej reklamy naprawdę dać bardzo dokładną, bardzo precyzyjną, ile można za coś zapłacić. I oni przepłacają gigantyczne pieniądze. I to jest karalne. No, pytanie jest takie, czy będzie wola polityczna, żeby ich ukarać. I oni się pewnie łudzą, że nie. Natomiast przede wszystkim to, drodzy Państwo, obcięcie tych dotacji powoduje po prostu zagładę tych pism. Weźmy na przykład tygodnik Wprost, który się w ogóle nie ukazuje w papierze i on dostaje 6,4 miliona złotych reklam. No, drodzy Państwo, no, z całym szacunkiem, ale za co? 6,4 miliona złotych. Drodzy Państwo, to jest czysta gotówka. Jak oni nie mają druku, no to jest te 6,4 miliona złotej reklamy, drodzy Państwo, za reklamę na stronie internetowej, na w wydaniu cyfrowym pisma. Jest to po prostu, drodzy Państwo, działanie na szkodę. Oni utrzymali ten Wprost, dlatego że on im daje możliwość kreowania newsów, które są użyteczne w polityce. To znaczy puszcza coś tygodnik Wprost i potem TVP Info powołuje się, jak ujawnił tygodnik Wprost, a nie jest wszędzie TVP, TVP, TVP. Wprost wciąż jeszcze ma taką magię brandu. Bazuje na długoletnim dorobku, Janku. Bazują na długoletnim tak, dorobku. Tak, to znaczy, że ona jest już mocno skompromitowana, ale ona się jeszcze nie kojarzy automatycznie z PiS-em. Tak. Bo to jest to o to w tym samym, o to w tym chodzi. No, na tym leci Michał Lisiecki, właściciel Wprost i do rzeczy właśnie na tym, że no, on cały jego biznes jest w 100% dotowany. To znaczy bez pieniędzy z reklam spółek Skarbu Państwa on musi zamknąć swój biznes. W taki sam sposób zresztą funkcjonują inne z tych mediów, no niezależna, więc o Republice nie wspominając. Republika, drodzy Państwo, jest przykładem, gdzie to są naprawdę gigantyczne pieniądze wlane w coś, co po prostu nie generuje, no, znaczy to nie ma żadnego uzasadnienia, więc wyrzucenie Terlikowski w mojej ocenie ich celowo sprowokował, bo chce mieć po prostu wyczyszczoną, ma dużo roboty i chce mieć wyczyszczoną sytuację, chce sobie teraz poszaleć. No, wiecie, drodzy Państwo, to no po prostu to jest taki sygnał, który zresztą pierwszy dał już Jacek Kurski. Jeżeli Jacek Kurski nie chce być szefem kampanii, to znaczy tylko tyle, że Jarosław Kaczyński nie chciał zrealizować tego, co on uważa za warunek walki o to, żeby w ogóle powalczyć o zwycięstwo. Według informacji naszych, to tym warunkiem Kurskiego było pożegnanie się z Mateuszem Morawieckim. To znaczy według Kurskiego nie da rady wygrać tych wyborów z Mateuszem Morawieckim jako lokomotywą. Jarosław się na to nie zgodził, wyszło jak wyszło. Natomiast Tomku, wracamy do zdrajców medialnych. O co tu chodzi, drodzy Państwo? Chodzi o to, że im bliżej będzie godziny zero, po pierwsze oni chcą mieć ludzi, którzy będą skłonni popełniać przestępstwa. Tak jak przestępstwo popełnił Pereira podczas poprzedniej kampanii, drukując prywatne
SMS-y pana Krzysztofa Krzysztof Brejzy, Brejzy. tak, szefa kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Przestępstwo polegało nie tylko na wydrukowaniu prywatnych nagrań, czy prywatnego zapisu jego korespondencji, ale przede wszystkim na tym, że on był sfałszowany. To znaczy po prostu zmieniono adresatów, czyli z odbiorcy zrobiono Brejzę na stronach TVP Info nadawcą pewnych treści po to, żeby lepiej uzasadnić pomówienie go o bycie hejterem. I oni potrzebują, oni będą wylewać, drodzy Państwo, przepraszam, szambo i nieczystości hektolitrami. Oni potrzebują na przykład takich rzeczy, jak takich ludzi jak nasz były kolega Piotr Śnisztor, którzy boją się po prostu tragicznie, boją się wyroków, procesów, no bo Śnisztor na przykład ma, mimo całego wysiłku aparatu, żeby umorzyć mu tą sprawę, Roman Giertych i jego kancelaria posadzili go w imieniu Jacka Rostowskiego i Radosława Sikorskiego, byłych ministrów w rządzie Tuska, posadzili go na ławie oskarżonych. Ma te same zarzuty, które miał Falenta. No i mecenas Roman Giertych uważa, że pełni w tym procesie wyjątkowo rolę oskarżyciela prywatnego, a nie obrońcę. Uważa, że 2 lata więzienia jest taką karą umiarkowaną i adekwatną. Więc dla Piotra Nisztora, jak obawiamy, Tomku, dla niego 48 godzin byłoby za mało, za dużo spędzone w zamknięciu, a co dopiero perspektywa 2 lat. Więc on będzie po prostu drukował wszystko, emitował wszystko, co oni mu dadzą. Bo to też, drodzy Państwo, będzie taka historia, że oni mogą rzucać fejkami, oni mogą rzucać, na pewno będą rzucali nielegalnymi materiałami, bo, drodzy Państwo, oni to robili. Oni na przykład podczas poprzedniej kampanii dali nam się wpuścić i zaczęli puszczać w pewnym momencie zapisy fejków, którymi my ich karmiliśmy z techniki. I efekt jest taki, drodzy Państwo, że oni udowodnili to, że jest przepływ pomiędzy nielegalną techniką operacyjną z Pegasusa a trollami internetowymi, w sprawie których śledztw nie chce prowadzić Ziobro. No i tu, drodzy Państwo, jak się zmieni władza. Pomazali sobie łapy po prostu. Tak, pomazali sobie łapy niezmywalnym tuszem. To samo z gmyzem, Janku, tak samo gmyz. Znaczy to mamy, nie no, mamy sytuację taką, w której się panowie po prostu, panowie się uwłaszczali na informacjach. No, drodzy Państwo, to nie może tak działać, że, bo to jak... Zostawmy tych panów, Janku. Już nie, ale chodzi o to, że nie, bo chodzi o to, że... To nie są panowie. No dobrze. Zostawmy. Znaczy, chodzi o to, że oni potrzebują mieć ludzi, którzy im nie wymiękną na robocie, którzy w tej całej kampanii wyborczej, jak oni przyjdą z jakimiś nielegalnymi zdjęciami na przykład, w takimi, że, drodzy Państwo, czyjeś prywatne foty, że ludzie nie będą im wymiękać, że ludzie nie będą im się powoływać na klauzulę sumienia. Oni po prostu, więc... Egzekucja Terlikowskiego. Nie wiem, jak z egzekucją Mazurka, drodzy Państwo, bo ja Mazurka znam tak samo, jak znam Terlikowskiego. Dla Tomka Terlikowskiego tak stawiam hipotezę badawczą, bo Tomek jest bardzo inteligentnym człowiekiem i myślę, że jestem na 90% przekonany, że mówiąc to, co mówił o Czarku, liczył na to, że go wyrzucą z tych pisowskich mediów. Marku, przepraszam, odnośnie Mazurka, zwróć uwagę, że Mazurek ze Stanowski wcześniej wykonali zadanie. No wykonali tak. zadanie, które ich rozkładało. Przecież to zapadnie te żenujące pokazywanie koszulki dla Tuska. Niemieckie chyba, koszulki. Ale Tomku, wyjaśnij, o co chodzi. W swoim programie chcieli przekazać koszulkę niemieckiego klubu piłkarskiego dla Donalda Tuska. No, to było żenujące, szanowni państwo, to było żenujące, naprawdę. Tutaj spotkało to się z wielkim hejtem. Zdawali sobie sprawę, co spowoduje ten materiał, to są doświadczeni dziennikarze. Co jest ciekawe, Tomku, co jest ciekawe, że ta decyzja o rozwiązaniu została podana teraz do publicznej wiadomości, a program miał miejsce 13 grudnia. Bardzo ciekawe. A została ta decyzja podjęta właśnie po tej całej zabawie, która miała miejsce w okolicach 26-5 grudnia, kiedy poszedł ten program Stanowskiego. Czyli tak jakby, no tu, drodzy Państwo, uprawiamy spiskową teorię dziejów,
Natomiast takie nasze prawo, drodzy Państwo, żeby sobie ją pouprawiać. Po prostu zastanawiamy się, czy to nie była amortyzacja, uwiarygodnienie redaktora Mazurka w obliczu jednak gigantycznego, bo przesadzili trochę z tymi żarcikami polegającymi na tym, że weszli po prostu w buty propagandzistów PiS i tym samym stracili je. Był na przykład taki moment, w którym został rozstrzelany, wystrzelany z TVP Rafał Ziemkiewicz za krytykę, bodajże chyba chodziło o piątki dla zwierząt, ale nie jestem już tam do końca, ale w każdym razie wyrzucili go z tego programu takiego w telewizji. W telewizji, drodzy Państwo, to była taka żenująca podróba szkła kontaktowego, żenująca dlatego, że śmiejąca się tylko z opozycji, śmiejąca się w sposób naprawdę głupi. To wiecie, drodzy Państwo, satyra ma to do siebie, że satyra zwykle taka, która ma... To jest problem zawsze, że oni nie wiedzą, czy mogą się śmiać, jak bardzo się mogą zaśmiać z Jarosława Kaczyńskiego. No i wiedzą, i na wszelki wypadek wiedzą, że nie wolno się z niego śmiać w ogóle. To w ogóle też jest taki, w ogóle, drodzy Państwo, test. To jest taki test ludzi, czy ludzie się umieją z siebie śmiać. Ja zawsze podaję przykład, że kiedyś jak wszedłem jako redaktor naczelny, uważam, że zrobiłem artykuł Kryzys dopadł Tuska i zrobiłem z niego Menela w czapce z zarośniętym. Piękna grafika, drodzy Państwo. Łatwo ją znaleźć, bo praktycznie była tak mocna i tak sympatyczna i tak fajna, że wszystkie czołowe portale ją wzięły, bo to zresztą była pierwsza moja okładka, uważam, że. I ten kryzys dopadł Tuska, drodzy Państwo, rozbawił tak ówczesnego premiera, że za pośrednictwem wspólnych znajomych poprosił mnie o cyfrową wersję plakatu, bo chciałbym mieć sobie wydrukować. No i mam bez napisów, bez niczego. No oczywiście dostał. Natomiast właśnie to mi się zawsze kojarzy, gdyby z Jarosławem Kaczyńskim. No jakbyśmy, drodzy Państwo, wzięli naszą okładkę naszej książki, gdzie Jarosław jest tak ucharakteryzowany bardzo tęczowo, ma takie fajne róż na powiekach i szminkę na ustach, to ja już widzę, jak Jarosław Kaczyński prosi o ten plakat, żeby się nim pośmiać z niego. Właśnie na tym cały dowcip polega, drodzy Państwo, że oni są po prostu strasznie nadęci. To jest taka zupełnie... Czyli oni są... ani mnie nie boli tego typu... Ale Tomek, ale to w ogóle o coś innego chodzi. Mogą robić takie rzeczy, no nam to nie przeszkadza. No. Ale to, Tomek, to właśnie o to chodzi, że oni są strasznie nadęci, jeżeli chodzi o ich podejście do własnej osoby. To jest, ja bardzo Państwu wam mówiłem, opowiadałem wam historię o tym, jak miałem propozycję bycia komisarzem politycznym w Rzeczpospolitej. Nie przyjąłem tej propozycji, ale wynegocjowałem sobie bardzo dużą podwyżkę wprost dzięki tej propozycji. Natomiast, ponieważ wiedziałem, że ten, który wziął tą robotę za mnie, czyli Piotr Gabriel, został. No i kiedy ja byłem w TVP, no drodzy Państwo, jak można nie być, być zatrudnionym w TVP i nie być komisarzem politycznym? No tam zawsze się trafia z polityki, no. Drodzy Państwo, można być tym komisarzem politycznym lepszym, gorszym, bardziej rygorystycznym, mniej rygorystycznym. Natomiast, no, drodzy Państwo, no, udawanie się, że nie ma to nic wspólnego z polityką, jest po prostu rażącym obrażaniem inteligencji wszystkich widzów i wszystkich słuchających. No więc to tak, drodzy Państwo, zaproszeniem rżnie głupa słynny Jarek Olechowski z Jackiem Kuchem. Twierdząc, że tam tu nie ma nic wspólnego z polityką. No nie, no są propagandistami dosyć prymitywnymi. Ja robiłem tej propagandy w TVP tylko tyle, ile musiałem, żeby, że tak powiem, żeby wszyscy byli zadowoleni. Przy czym zaznaczałem, drodzy Państwo, że nikogo nie zwolnię za odmowę świadczenia usług propagandowych, mówiąc, że tutaj zawsze w TVP było wystarczająco dużo chętnych do wykonywania tych zadań, więc jak ktoś ma cierpieć z tego tytułu, że zrobi jakąś robotę propagandową, to niech się po prostu nie pisze do niej, karnie będzie. I drodzy Państwo, chętnych zawsze miałem bez liku. Natomiast wiesz, Janku, różne tego postawy są, takie postawy są karane. Zobacz teraz, troszeczkę przejdziemy tak pudelkowato, ale Państwo to ciekawi. Zobaczcie Państwo, jak wygląda sytuacja zespołu Bayer Full, który się obraził, powiedział, że nie będzie występował na Sylwestrze, że nie będzie występował w telewizji publicznej. No, pan Sławomir Świerzyński, mimo tego, że wcześniej uważał, że no geniusz to jest Jarosław Kaczyński i inni, tak jak mówił prezydent Duda, no to mu z ust, ja nie pamiętam jeszcze, co mu tam spada, ale jakiś tam geniusz. No i później się obraził, powiedział rzeczywiście, że Disco Polo zostało wyrzucone z telewizji. Ale teraz nagle ma sprawę, dowiaduje się o plagiat piosenki Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Ja pamiętam już jako dziecko, byłem harcerzem, że była piosenka
wszyscy harcerze to jedna rodzina. I wyobraźcie sobie Państwo, że dopiero teraz znalazł się ten autor piosenki. Ta sprawa trafiła do sądu i jest bardzo poważna, na bardzo poważnym etapie i no, to jest wielka ja konsekwencja. Wiem, Tomku, ja bym już nie budowałbym aż tak... Janek, no, no nagle się zrobił kłopot. Tomek, musiałbym sprawdzić daty, bo on już miał wcześniej jakieś tam problemy z prawami, natomiast... Ale z tą piosenką ma teraz problem. Teraz Tomek, trzeba byłoby sprawdzić daty, natomiast tu jest... No to, oczywiście, no to właśnie, ja bym powiedział inaczej, że pan Sławomir Świerzyński był jednym z prekursorów trendu, że pierwszy zauważył, że okręt o nazwie Jarosław Kaczyński nabiera wody. Drodzy Państwo... Ja sprawdziłem ten timing i ten timing jest taki, jak ja mówię. Właśnie ale tak to wygląda. Dobrze, natomiast w każdym razie to, że oni będą karać każdego, kogo mogą ukarać, drodzy Państwo, oni to robią na przeróżne sposoby. To znaczy, ja, drodzy Państwo, jestem jednym z najlepiej sprawdzonych ludzi w Polsce. Moja rodzina również. To jest tak, że oni szukają, tak jak szukali w wypadku, wzięli tego nieszczęsnego Piotra Kraśkę. Jak go złapali na tym jeździe bez prawa jazdy, to potem szybko robiąc screening zobaczyli, że on jeszcze parę lat wcześniej nie zapłacił podatków i płacił kary z odsetkami. No i oczywiście wyrzucili to do mediów. Natomiast to są takie rzeczy, że my Państwu tłumaczyliśmy, że oni terroryzują ludzi, oni używają policji, sądów, atakują tam, gdzie są w stanie dokonać ludziom, to atakują rodziny, atakują, zwalniają ludzi z pracy, doprowadzają do tego, no, drodzy Państwo, no jeżeli ktoś myśli na przykład, że mając linię kredytową w PKO BP jest bezpieczny, no ja powiem tak, ja bym się bardzo, gdybym był na przykład jako firma korzystał z linii kredytowej w Państwowym Banku, bardzo bym się bał tego, że to nastąpi po prostu jakaś reakcja. Drodzy Państwo, tu nie ma czegoś takiego, że jest... Oni po prostu wykorzystują cały aparat państwa, żeby ludziom dojechać. I teraz, Tomku, ja dziś nie wiem, czy Robert Mazurek gra już pod nową ekipę. Raczej biorąc pod uwagę, moje zdanie jest takie, że albo z nim to uzgodniono, albo postanowiono go skarcić za jakieś inne przewinienia, dlatego że reakcja, czyli klaps ponad 2 tygodnie po zdarzeniu pokazuje moim zdaniem, że nie o to chodziło. Ja chciałbym zwrócić uwagę na materiał Newsweeka pana Mariusza Kowalczyka, czarne dni dla niezależności mediów w Polsce, namaszczona przez Obajtka propagandystka zaczęła czystkę. Chodzi o Dorotę Kanię. Ale tam już dawno były czystki, Tomek. Tam już tam ten koleś... Teraz pojechała i zwolniła jednego z redaktorów. Ale tam już dawno były czystki. To wiesz, Tomek, to już tam to, że dorżnęli jakiegoś redaktora, który zwykle się nie zajmował polityką. Drodzy Państwo, znaczy, tak spektakularnie było porobione. Zwolniła go dyscyplinarnie, a potem wymieniono to zwolnienie na zwolnienie za porozumieniem stron. Zwolniła go za to, że napisał tekst, w którym porównał jakość usług Poczty Polskiej do jakości impostu i zdecydowanie stanęli po stronie impostu. No, jako człowiek, który korzysta z usług obu tych firm, no powiem, że jakość nieporównywalnie większa jest na tam, jest świadczona usług przez impost. Jest to oczywista oczywistość i jakakolwiek inne stwierdzenie byłoby tutaj po prostu fałszem. Natomiast... Janku, ja mówię o tym, to się nie różni niczym od tego, jak jeden z ministrów mianowanych przez Morawieckiego chciał zwolnić panią z poczty za wyrażenie negatywnej opinii o PiSie. To mniej więcej taki sam mechanizm, ale zupełnie o co innego chodzi. To znaczy ona też, oni chcą mieć po prostu, to jest ten zero pobłażania. To być może było nawet jakieś szkolenie u nich, że nie ma, że nadchodzą ciężki okres wyborczy i trzeba po prostu dokonać paru egzekucji. Ja myślę, że zapadła taka decyzja u nich. Oczywiście jest hipoteza badawcza, ale taka, ona się tak spina, drodzy Państwo, bo jest egzekucja tego, jest na przykład podziękowano za współpracę z Superekspresem Łukaszowi Warresze, który jest takim publicystą bardzo mocno krytycznym wobec PiS. On oczywiście się poruszał w tamtych rejonach, ale on już tym PiS atakuje od wielu, wielu lat i tak stopniowo go tam wypychają. W tej chwili zdaje się już został
po prostu w jakichś tam kolejnych tytułach, już tam chyba został jeszcze takim jakimś tam urywku, natomiast tej współpracy, natomiast to jest taki komunikat w mojej ocenie do wszystkich ludzi, którzy żyją z PiS-u, że skończyło się, drodzy Państwo, rumakowanie, że jak chcecie dalej żreć z naszej, czyli państwowej kasy, michy, to, że tak powiem, żadnego pieprzenia się, trzeba po prostu. Pracujecie w burdelu i trzeba, krótko mówiąc, zrobić to, co się robi w burdelu. No bo to jest, drodzy Państwo, tu nie będzie już żadnych takich, że będziemy mieli tutaj takich, którzy będą tutaj i tak dalej. Wrócę do Parę Mike. razy wychylił się Adrian Klarenbach. Zobacz, i z tego co wiem, zagrożono mu pracą żony, że żona może mieć problemy z pracą Bo to, ale to jest w biznesie. standard, drodzy Państwo. Standardem jest to, że jest wyciągana zbiorowa odpowiedzialność. To znaczy tak, to jest taki pakiet podstawowy, to jest taki, że sprawdzamy, kto z Twojej bliskiej rodziny i trochę dalszej pracuje w spółkach Skarbu Państwa i potem dajemy Ci do zrozumienia, że będą egzekucje. Że będzie ta współpraca przerwana, ograniczona, zmniejszana. Jeżeli to nie daje do zrozumienia, no to lecą dalsze rzeczy. Leci inwigilacja, leci próby szukania haków, zbierania kompromatów, nasyłania, drodzy Państwo, na przykład, no to jest taki numer ze Sterczewskim. No, czy Sterczewski popełnił grzech, że jechał po alkoholu na rower? Tak. Czy to była przypadkowa kontrola? Według mojej Nie. wiedzy nie. Tak samo, jeżeli chodzi o o syna profesora Matczaka, słynnego Matę. Drodzy Państwo, kiedy młody Matczak jest zatrzymany za posiadanie narkotyków, a policjanci tłumaczą, że podeszli ich wylegitymować, bo dziwnie się zachowywali na widok policji. A ja mam informacje od moich źródeł związanych ze służbami i policją, że to była wystawione, ta interwencja policji została wystawiona przez nielegalną obserwację człowieka związanego z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, który dostał za tą wystawkę 950 zł nagrody. Taką mam informację, biorąc pod uwagę, że panowie w żaden sposób się nie ustosunkowują, ona jest nie do zweryfikowania na tym etapie, drodzy państwo, komunikacji, ponieważ oni takie rzeczy robią. Ja bym chciał bardzo, drodzy państwo, żeby ostatnie dość głośne, takie kontrowersyjne wypowiedzi pana profesora Matczaka, chociażby na przykład o bardzo niebezpiecznej nowelizacji kodeksu wyborczego, który on twierdzi, że nie można w żaden sposób twierdzić, że on jest niezgodny z konstytucją. Chciałbym wierzyć, że to jest jego opinia prawnika, a nie opinia człowieka, który boi się tego, co zostało znalezione na niego lub na jego syna. Bo niestety takie tego typu działania są właśnie podejmowane wobec takich ludzi jak on, którzy mają realne możliwości wpływania, bo celebrytą takim prawnym jest zarówno on, a jego syn z kolei jedną piosenką jest w stanie naprawdę, nawet no to widać po tym słynnym utworze Jacek Kurski i tak dalej w Dziąsło. To widać, że to jest taka, drodzy Państwo, jak on napisałby jakiś szlagier pod wybory, to, drodzy Państwo, jak wpadnie w ucho, to może naprawdę wyrządzić gigantyczne szkody. Więc tu widać, drodzy Państwo, znaczy, żebyście wiedzieli, w mojej ocenie oni przegrali te wybory, znaczy to już przegrali z tym Tomkiem. Oni będą nie chcieli oddać władzy. Oni być może nas pozamykają na jakiś czas. Być może nawet komuś krzywdę zrobią, natomiast coś ukradną, kogoś zranią. Natomiast co do zasady, drodzy Państwo, to oni już to przegrali. To jest po prostu. Ja to mówię, drodzy Państwo, jak szachista trochę, gdzie ogólna ocena pozycji nie zmienia po prostu tego. No, oczywiście trzeba grać, trzeba bardzo uważać. No, bo oczywiście każdą pozycję można przegrać. To jest takie słynne powiedzenie doktora Zilberta Tarasza, jednego z pierwszych teoretyków szachowych, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, który mawiał, że najtrudniej jest wygrać wygraną pozycję, więc po prostu opozycja będzie atakowana, opozycja będzie korumpowana, opozycja będzie szantażowana, zastraszana. Wielu ludzi się złamie, ale też znajdą się tacy ludzie, bo to jest prawo wielkich liczb i statystyki, którzy ujawnią szantaż, którzy ujawnią, zresztą szczególnie, że się zajmują nimi fachowcy od Wąsika, drodzy Państwo, to jest. Tylko no zwróć uwagę, w jaki sposób TVN zareagował na tą próbę skompromitowania i unurzania w błocie redaktora Kraśki. Gówno wyszło im, na szczęście, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że
Zareagował w ten sposób, że po krótkiej przerwie redaktor Kraszko wrócił do pełnego wymiaru obciążenia i tyle, bo tu mamy, drodzy Państwo, naprawdę, bo tu nie o to chodzi, że niektórzy ludzie są poza krytyką, tylko chodzi o to, drodzy Państwo, że z faktu, iż na przykład pan Jerzy Sztur wsiadł po alkoholu za kierownicę, nie oznacza, że to, co on mówił na temat praworządności w Polsce i na temat przyjmowania sądów przez Prawo i Sprawiedliwość, że to dezawuuje jego poglądy, a do takich wniosków chce tutaj doprowadzić PiS. Czy, drodzy Państwo, czy to była ustawka i to było polowanie na pana Jerzego Sztura? Nie mam takich dowodów. Natomiast gdybym miał w tej chwili, że tak powiem, moc sprawczą, to bym bardzo mocno weryfikował tą hipotezę, dlatego że pasuje to do wielu rzeczy, łącznie z tym, że obejrzałem nagranie z człowiekiem, który dokonywał tego obywatelskiego zatrzymania i ja jestem dosyć dobrym behawiorystą, drodzy Państwo, to wynika z takich dosyć przyziemnych spraw, broń Boże, nawet nie z nauki. Ten człowiek złamał prawo wielokrotnie. Tak, znaczy ścigając, ale to też chodzi o to, że też stworzył zagrożenie ścigając. Miał już numer, miał zdjęcia, nie musiał po prostu jechać i robić tego. Znaczy nie jest to typowe zachowanie osoby, która... No, oczywiście to niczego nie oznacza, natomiast oznacza tylko tyle, że doprowadziliśmy do sytuacji takiej, w której w każdym działaniu tego typu należy upatrywać, niestety, polowanie na panią Jandę. Tak, to też im się nie udało, dlatego że mieli, drodzy Państwo, oni po prostu wzięli i obsiedli ludzi, konkretnych ludzi. Ci konkretni ludzie są zesklinowani. Między innymi, no, drodzy Państwo, no co może zrobić pani Krystyna Janda? No, drodzy Państwo, no liczba rzeczy, które można, co może zrobić Jerzy Sztur? No, tak naprawdę to do tego, więc drodzy Państwo, no Polacy piją alkohol. Niektórzy je rzeczywiście popełniają po alkoholu przestępstwo, żeby czasem wykroczenie, no, bo ten próg alkoholu w Polsce jest wyjątkowo niski dopuszczalny, to jest 0,2 alkoholu. To są kraje, w których jest to 0,7, 0,8, 0,9, natomiast takie są u nas przepisy, należy je przestrzegać. Ja sam oczywiście powiem Państwu, że uważam, że nie tylko po alkoholu, ale nawet na kacu nie należy wsiadać za kierownicę. I tak postępują odpowiedzialni ludzie. Broń Boże, nie zamierzam w żaden sposób bagatelizować przewiny, bo to są rzeczy, za które można, oczywiście ktoś może kiedyś zapłacić żółciem. Natomiast to jest tak, drodzy Państwo, że polowanie to jest tak, jak to jest tak, że to, że zwracamy uwagę, iż ktoś wyciągnął materiały dotyczące Piotra Kraśki w sposób nielegalny i upublicznił dotyczące sprawy podatkowej, nie oznacza, że pochwalamy to, co zrobił. Natomiast musimy skrytykować to, że służby państwowe, bo bez tego się nie obyło, dokonały złamania prawa, dokonały wyciągnięcia prywatnych materiałów, sprawy, która została rozliczona pomiędzy państwem polskim a panem Piotrem Kraśką i użyły do podważenia jego wiarygodności w sposób nielegalny. Proste. I tu mamy, drodzy Państwo, właśnie to, że musimy na takie rzeczy reagować, bo PiS chce doprowadzić do sytuacji, w której po jednej stronie jest pan Janek Piński na przykład, albo pan Tomek Szwajgier, to po drugiej jest ta cała machina, czyli Wąsik z tym swoim Pegasusami, harnasiami, różnymi tam fengami, bo tak to się nazywa to chińskie. Predatorami. Tak, predatorami, to z kolei to o tym się bawi ABW. I to są takie rzeczy, drodzy Państwo, którymi oni się bawią i sobie tym jeżdżą. I to jest tak, drodzy Państwo, że powiem tak, no, drodzy Państwo, no, na przykład głównym punktem dzisiaj, główną polisą bezpieczeństwa naszego jesteście wy. To znaczy Jarosław Kaczyński po prostu denerwuje się, że jak już nas, po pierwsze po co nas ruszano w ogóle i wyciągano nas za włosy do tego ringu, a dwa, jak już nas ruszano, to dlaczego nam pozwolono rozkręcić to, co rozkręciliśmy i dlaczego nas po prostu nie zatrzymano zanim to się wydarzyło. No to jest takie... szereg błędów. Natomiast to teraz, jak siedzą się głowią, czy zatrzymywać, czy nie, no to się zastanawiają, co się stanie, jak nas zatrzymają, co zostanie puszczone, co zostanie, jak nastąpi reakcja, jak nastąpi na przykład to, że
taki scenariusz czarny dla nich to jest to, że nas zatrzymają, sąd nas puści, wrócimy i będzie dwa razy więcej subskrybentów niż było. No. Tak, no u mnie w jednej sprawie już wysłali do wszystkich zakładów psychiatrycznych pytania, bo może jestem nienormalny. Znaczy nie, to Tomek, to jeszcze było przed kanałem, to oni po prostu generalnie, ponieważ się stanowisz, twoja wiedza jest bardzo niebezpieczna, to starali się zastanowić, jak na tym zapanować. No, drodzy państwo, to jest tak, że zwykle to przestępcy oskarżani przez prokuraturę chcą udowodnić swoją niepoczytalność, a w tym wypadku prokuratora oskarżająca Tomka Fegierta koniecznie chciała uzyskać dowód na to, że jej klient jest niepoczytalny i że można tą sprawę umorzyć po prostu z powodu niepoczytalności klienta. To też państwu taka wskazówka, ile warte są te kwity i o których oni sami wiedzą. No. To jest, drodzy państwo, takie dosyć humorystyczne. No. Metody zresztą niszczenia ludzi, które oni patentowali, to jest, możemy w ogóle zrobić cały taki, o, możemy, jak PiS niszczy ludzi, tam może taki temat zrobimy. I pokażemy, w jaki sposób różnych ludzi się niszczy, bo to naprawdę, drodzy państwo, to są ubeckie metody. To, co robi PiS, to jest ubeckie metody. To jest wykorzystywanie policji, to jest wykorzystywanie sądów, to jest wykorzystywanie prokuratur. To jest, drodzy mediów. Państwo, znaczy nie, to wiecie państwo, to jest tak, że oni oficjalnie biorą praktycznie już w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego non-stop praktycznie wszystkie bilingi. Wszystkie, non-stop, już tak w ogóle tych dziennikarzy po prostu wszystko biorą. Ja przestałem się praktycznie posługiwać, drodzy państwo, w ogóle telefonami zwykłymi, dlatego właśnie, że po prostu wiem, w jaki sposób jest obrabiana ta informacja po prostu przez służby. No, pokazano mi parę takich obróbek tego. No, to jest, drodzy państwo, dramat. No. I to jest wszystko wykorzystywane. Czasami to jesteśmy w stanie z Tomkiem skrzywdzić kogoś z tym, że dłużej z kimś porozmawiamy. Oni zaczynają szukać czegoś na takiego człowieka, żeby do niego na przykład zrobić, znaleźć coś na niego i zrobić z niego źródło. Szanowni państwo, ich bardziej boli ta duża ilość materiałów, które robimy, bo to jest kłopot, bo jest niestety muszą obrabiać wszystko. A my chętnie docieramy do państwa z informacjami. Są źli, proszą, żeby to było krócej, może żeby na chwilę w ogóle nie robić. Najchętniej ucieszyliby się z tego. Powiedz, co mówi Jarosław Kaczyński. Jakim jest jego marzeniem, Janku? To mnie bardzo rozumiem. Nie jest, drodzy państwo, tak, że Jarosław Kaczyński chce mieć taki dzień, że włącza YouTube o 10:15 i nic już nie ma. I nie było rano, i nie ma o 10:15 i nic nie jest zaplanowane. To jest takie marzenie Jarosława Kaczyńskiego. Ja to zawsze jestem w stanie przypomnieć, jak się skończył Janosik. To był Janosik skończył tym, że nowy harnasz napadł na zamek, zwołał go Wróblik. Tuż przed tym słynnym hakiem, przed którym stoi harnasz. Natomiast, szanowni państwo, zbliżamy się do końca, jest już bliżej coraz ta północ, więc chociaż jeszcze wciąż daleko. Ale pozwolimy sobie z Tomkiem złożyć życzenia, żeby następne święto, drodzy państwo, i następny nowy rok były już bez Jarosława Kaczyńskiego i jego rządów przede wszystkim, aby Jarosław Kaczyński, ten jego statek nabrał wody tak dużo, żeby, drodzy państwo, zatopił się po prostu. I drodzy państwo, no, następnie oczywiście będziecie czekała nas ciężka praca rozliczenia tego, co było, przywrócenia normalności, praworządności. To nie jest, drodzy państwo, niestety nie będzie takie szybkie. To będzie proces, który będzie trwał latami niestety. Natomiast to jest rok, w którym my zaczniemy przywracać w Polsce praworządność. To jest rok, w którym zło zostanie nazwane złem, i w którym, mam nadzieję, zacznie się po prostu prawo i sprawiedliwość, Tomku. Szanowni państwo, ja również życzę wam przede wszystkim zdrowia, bo po tym wszystkim, co oni zrobili tutaj z całym naszym systemem ochrony zdrowia, no to naprawdę to jest niesamowicie ważne, obyście państwo nie chorowali. No również, żebyśmy nie musieli oglądać tych mord zdradzieckich, które tutaj klasyk powiedział już dłużej w mediach. I jeszcze jedno, to co państwu z pewnością obiecamy. Życzę państwu tego, żebyście wspomagali nas i zrobimy to, że oni nie skorzystają z tego, co nakradli. To wam państwu solennie obiecujemy. Nie będą się pławić w dostatku,
z tego, co ukradli i schowali. Wydaje im się, że będą tak bezkarnie odejdą i będą sobie czekać, aż te złe rządy, które nastaną po nich, zbankrutują, a oni wrócą w auroli sławy. Tak się nie stanie. Tak się nie stanie. To państwu obiecujemy. Będą musieli robić to. Mi się bardzo podobała Janka opowieść, kiedy rozmawiał z panem Guzowatym, kiedy bardzo mądrze powiedział, że oni będą sobie pić tego, te drogie trunki w piwnicach i będą musieli w piwnicach mieć te dziewczyny. Ale my wam znajdziemy te piwnice i my wam znajdziemy te trunki i my wiemy, gdzie są te piwnice. No te dziewczyny, no to będą musiały przychodzić do aresztu na te tak zwane miękkie. Ale to nie wiadomo, czy wiesz, bo to nie wiadomo, czy to tak nie jest prosto dla wiesz. To już jak oni sobie tam załatwią, Janku. Ja takich widzeń nie miałem. To nie jest takie... Nie prosiłem nawet o to, bo przyznam się państwu, że no pewnie bym może i nie dał rady w tym areszcie. Ale to tak to wygląda. Szanowni państwo, a ja polecam Historię na weekend. To jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. Szereg ciekawych tekstów. Zdrajcy z Katynia, zemsta Hitlera na Habsburgach, czyli na tych, którzy z jakiegoś powodu nie chcieli poprzeć III Rzeszy, co się ludziom wydaje dziwne, ale jeszcze dziwniejsze wydaje się to, że część Habsburgów miała polskie obywatelstwo i, uwaga, była gotowa za to polskie obywatelstwo umierać. I nie chciała podpisać Volkslisty, co dla Adolfa Hitlera było straszną obrazą. Jak można wybierać dobrowolnie przynależność do narodu pod ludzi, mogąc po prostu być częścią wielkiego projektu III Rzeszy. Fascynująca historia, która powinna być w polskich podręcznikach, o tym, że jeden z największych rodów królewskich Europy, jego przedstawiciele, uważali się za Polaków i uważali, że w 1939 roku, drodzy Państwo, to jest ważne, bo to no nie chodzi, był 1944 rok, to nie był 1945 rok, to była, drodzy Państwo, 1939 rok, kiedy III Rzesza miała wszelkie szanse, żeby być tą tysiącletnią Rzeszą. Może tysiącletnią to może nie, ale taką kilkudziesięcioletnią to już prędzej. Z tym, że no, szajba Adolfa Hitlera, jak zwykle szajby wszystkich dyktatorów, po prostu przyczyniła się do klęski. Gdyby Hitler... Wiesz, nie mogę jeszcze... No wiesz, Janku, może to jest głupie w tej chwili, ale wiesz, ja, do mnie przychodzą czasami takie dziwne myśli. Jak ty myślisz, czy... bo ja nie spotkałem się z takim przypadkiem i trzeba się zwrócić do służby więziennej. Czy również mogą na te intymne widzenia przychodzić mężczyźni? Do mężczyzn? Dobrze, zostaw. Czy kobiety? Tomek, zupełnie serio, a dlaczego nie? No uważam, że tak. Tylko dlaczego nie, Tomek? No właśnie ciekaw jestem, czy były takie przypadki i czy teraz, wiesz, ja dlaczego właśnie... A dlaczego nie? Niektórych ludzi z PiS-u patrzę. W przeciwnym razie byłaby to dyskryminacja i uważam, że to nie jest powód do żartu. To nie bójcie się. Nie będzie w tym więzieniu tak źle. Panowie z PiS-u, nie bójcie się. Niech się rewia nie boi. Dobrze. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego w nowym roku jeszcze raz. Dzięki i do zobaczenia.